witam kolejny raz, Michał z portalu Władek.pl. Słuchajcie, gdzieś już tam wcześniej mówiłem wam, że przestałem korzystać z tych kupnych przyponów, które tam w jednym z pierwszych filmików wam pokazywałem. Ponieważ te kupne przypony były bardziej takie, nie wiem, na dorsza, coś takiego, na łowienie w pionie, niż takie typowo surfcastingowe, gdzie możemy zarzucić daleko, tak, że on nam się fajnie trzyma, że on nie obija się jakoś o ciężarek. Zrobiłem troszeczkę po swojemu dwa różne zestawy. Słuchajcie, ponoć czym prościej, tym lepiej, dlatego ja zrobiłem maksymalnie uproszczoną wersję. Staram się to pokazać. Wszystko jest z jednej żyłki. Wiązanie jest coś takiego jak naboczny trok się wiąże z taką pętlą, że później się tą żyłkę obcina. Także zobaczcie, nawet nie mam krętlika. Tutaj u góry oczywiście na łączeniu z przyponem mam. Później nie mam krętlika, ciach i leci jeden przypon z jednym filecikiem, drugi przypon z drugim filecikiem i ciężarek. Dla przykładu pokażę wam jeszcze drugą opcję, którą zrobiłem, powiedzmy to, na bogato. O, tylko tutaj lekko zwolnię hamulec. Druga wersja jest identyczna w zasadzie, tylko posiada zaczepy, takie plastikowe zaczepy, żeby można było fajnie strzelić tym zestawem, żeby to wszystko było w jednej linii. No to się może nam sprawdzić, wiecie, jeżeli będziemy chcieli to daleko zarzucić. Także nie mówię nie, może być fajnie, ale no zobaczymy, jak to będzie w praktyce się tym rzucać, jak to będzie w praktyce wyglądać. Z takich dodatkowych rzeczy, które wam powiem po prostu od tak, tylko że pozbyłem się mojego kołowrotka, tego Quantum 660. Miał parę takich, bym powiedział, wad. Byłem teraz na zawodach, byłem w Dębkach na Norda Cup. To się no urwał się po prostu młynek, ta rękojeść, za którą trzymamy, to jest jedna rzecz. Poza tym kabłąk był tak wykończony, że przy zamykaniu kabłąka trzeba było bardzo zwracać uwagę na to, żeby żyłka się nie wczepiła gdzieś pomiędzy, o, pokażę wam to tutaj na tym przykładzie, żyłka po prostu się wczepiała tu gdzieś o na tym odcinku. Ten ma bardzo fajnie to wyprofilowane, że żyłka nie da rady się tutaj wczepić, ona musi zlecieć po prostu na to kółko łożyskowane. No niestety w tamtym kołowrotku, w tym Quantumie, no z tym był problem, dlatego Quantuma wymieniłem na tego mojego Quicka. O nim powiem wam w następnym wejściu. Wypróbowałem go i na tych zawodach wypróbowałem i troszeczkę porzucałem, tak, że ten Quick jest dużo lepszy od tego Quantuma 660. No i no ogólnie wiecie, koszt nie jest jakiś dużo większy, także różnica w cenie nie jest dużo większa. Minus jest na pewno Quicka taki, że on nie ma szpuli dodatkowej. Dobra, ale co wam chciałem pokazać, to te moje przypony. Zobaczymy, jak będą się sprawować w akcji. No i tyle, trzymajcie się, cześć.